Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Wyznaje pani całym tomem poezji Jestem baba. Tak. Ja? Jestem baba. Jestem baba. Przeszłam przez swoje babskie życie, byłam na górze i na dole. Przeszłam przez macierzyństwo, przez wszystkie radości i cierpienia z tym związane. Ale chciałam w tym tomiku powiedzieć nie tylko o kobiecie w ogóle, przede wszystkim o kobiecie, która jest najbardziej obciążona wszystkimi przeciwnościami losu. O tej prostej kobiecie ze wsi, z miasta, która haruje, której się nie docenia. I mi się zdaje, wie pani, jestem jakąś optymistką. Wydaje mi się, że ten nasz babski los może się zmienić, że się powinien zmienić i że się zmieni. Ale wie pani, mnie się wydaje, że poezji kobiecej, sztuki kobiecej w ogóle sensu stricto jeszcze nie ma na świecie. Tak jak jeszcze kobieta w całej swojej oryginalności i pełności wewnętrznej, duchowej nie pokazała się. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejszy układ społeczny na całym świecie preferuje sprawy męskie. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 24. Pełni Literatury, w której będziemy spoglądać do góry na poezję wielkiej poetki Anny Świerszczyńskiej. Poetki przeżywającej swój renesans, której książki, wybory, wiersze ukazują się niemal rokrocznie. Przywitał nas jej głos, zarejestrowany w rozmowie z Anną Balicką, która pochodzi z archiwum Polskiego Radia. Była to rozmowa o tomie, któremu poświęcimy dzisiejszy podcast. Tomie Jestem baba z 1972 roku. Dodam, że Anna Świerszczyńska pojawia się w Pełni Literatury po raz drugi. Pierwszy raz w siódmej Pełni Literatury czytaliśmy jeden wiersz z tomu Jestem baba, wiersz Grube jelito, zestawiony z wierszem ostatnim. Mówiliśmy o poezji somatycznej Anny Świerszczyńskiej, a dzisiaj będziemy skupiać się na wszystkich innych wątkach, które są w tym ważnym tomie, choć nie pominiemy oczywiście i wątku cielesności. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Słyszeli Państwo ten głos poetki, który był bardzo afirmacyjny, bardzo pełen energii i pełen satysfakcji z tego, co dokonała w tym tomie i pełen pewności, że ma rację, że zrobiła coś ważnego, zrobiła coś dobrego. I były to uczucia, jak się przekonamy, w pełni uzasadnione. Tom Jestem baba był dla Świerszczyńskiej osobistym i artystycznym przełomem. I może nawet czymś, co wykraczało poza zjawisko polskiej literatury. Czesław Miłosz, który poświęcił Świerszczyńskiej późną książkę eseistyczną zatytułowaną Jakiegoż to gościa mieliśmy, spojrzał na nią i na jej poezję w kontekście w ogóle twórczości XX wieku poetyckiej. Był w stanie to zrobić. Przydał jej wyjątkową rangę w poezji światowej w ogóle. Nie byłoby tego znaczenia właśnie gdyby nie tom Jestem baba, który otwiera ważne kolejne świerszczyńskiej kroki na tej drodze. Tom Jestem baba to piąty tom jej wierszy. Przed nią jeszcze trzy. Ostatni wydany pośmiertnie. Jest to mniej więcej połowa drogi. Natomiast bardzo charakterystycznym dla jej poezji było to, że ona bardzo długo szukała swojego głosu. Jej debiut po fakcie już właściwie z punktu widzenia historyków literatury jest uważany za wyjątkowo ciekawy tom. On się ukazał w 1936 roku. Przeszedł wtedy niezauważony. Miał jakieś pozytywne recenzje, natomiast w żaden sposób nie ugruntował jej miejsce w środowisku literackim jako obiecującej poetki, albo takiej poetki, którą warto słuchać, warto śledzić. Potem nadeszła wojna. Po wojnie Świerszczyńska włączyła się w życie literackie, ale nie jako poetka, którą się zapowiadała być, tylko jako autorka wierszy, słuchowisk, sztuk teatralnych, twórczości użytkowej, twórczości dla dzieci. Przez kilkadziesiąt lat skojarzyła się z nią ta lżejsza muza. Poetce nieobce były też takie klimaty lewicowe, komunizujące albo komunistyczne zupełnie. Wtedy to bardzo nieprzyjemnie ideologicznie brzmiało. Wątki tego typu
znajdziemy w jej wierszach dorosłych, powojennych i w tych wydawanych kolejno po wojnie tomach. Znajdziemy też wiersze zapowiadające już tom Jestem baba. Wiersze, w których uderza nas wrażliwość społeczna autorki. Uderza jej wyczulenie na cierpienie, empatia, współczucie, traktowanie cierpienia, beznadziei, zamknięcia w swoim życiu innych jako niezwykłej traumy osobistej właściwie. Traumy życia w niesprawiedliwym, złym świecie. Im dalej Świerszczyńska pisze, tym bardziej dookreśla tą niesprawiedliwość i dookreśla to zło. Widzi, że ten świat jest przede wszystkim niesprawiedliwy i zły dla kobiet. 5 lat przed tomem Jestem baba ukazał się taki nieduży zbiorek Czarne słowa pod tytule Stylizacje murzyńskie. Zbiorek utrzymany w stylistyce walki z kolonializmem, emancypacji narodów Afryki, zainteresowania w ogóle Afryką, która miała miejsce w latach 60. w całej Europie czy w całym świecie. W tej poezji widać było, że miejsce kobiety afrykańskiej to jest już samo dno dna. O ile czarny kontynent jest czarny, to o tyle los kobiety afrykańskiej był czernią stężoną, był czymś, co jest już jądrem ciemności. Świerszczyńska rozejrzała się dookoła, zobaczyła, że właściwie ten schemat dzieje się na całym świecie, że na całym świecie los kobiet jest czymś, co woła o zmianę. Ona miała naturę rewolucjonistki, miała naturę fideistyczną, naturę, która wierzyła w sprawiedliwość, w sprawiedliwe urządzenie świata. Zobaczyła, że rewolucja się poniekąd udała, uciśniony proletariat się emancypował, uciśniona pozostaje nadal połowa świata. Im surowsze społecznie warunki, tym bardziej ten ucisk jest widoczny, tym bardziej woła on o zmianę. I tak ten tom otwierają wiersze społeczne. Wiersze, w których Świerszczyńska pokazuje szereg patologii PRL-u, przede wszystkim alkoholizm, przemoc domową, przemoc w rodzinie, również w aspekcie seksualnym. Powiedziałem patologię PRL-u, dlatego że to wszystko jest głęboko zanurzone w rzeczywistości walki o byt, biedy, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, życiowych, bardzo niskiej pozycji kobiety w społeczeństwie. Świerszczyńska pokazuje te wszystkie zjawiska męskiej kultury, które zmieniają kobietę w babę, w kogoś niższego, pogardzanego, pozbawionego praw, wobec kogo można odnosić się z wyższością, z ironią, stosować przemoc. Czyni bohaterkami swoich wierszy właśnie kobiety, wobec których łatwo byłoby zastosować to określenie baby. Kobiety stare, kobiety w kryzysie bezdomności, na niskim szczeblu hierarchii społecznej. Kobiety jakby pozbawione płci i wszystkich praw związanych z byciem kobietą, też praw do szacunku. Świerszczyńska, która jest poetką, która jest poetką, która właściwie przez dziesięciolecia już żyła w sposób alternatywny. Nie jadła mięsa, uprawiała jogę, biegała codziennie po plantach o poranku. Znajduje wspólny mianownik, nawiązuje kontakt z tymi kobietami. To jest też niezwykłe w jej wrażliwości poetyckiej, że ona te kobiety widziała i ona czuła się jedną z nich. Więc w wierszach Świerszczyńskiej, tych wierszach, które nazwałem wierszami społecznymi, nie chodzi tak do końca o walkę społeczną, o walkę o prawa kobiet, o zmiany w kulturze, tylko również chodzi o zaznaczenie łączności z innymi kobietami, z babami. Chodzi o znalezienie wspólnego mianownika, mianownika płci, losu, ale też wspólnego elementu duchowego. Myślę, że to będzie zupełnie jasne dopiero, kiedy przeczytam Państwu kilka z tych wierszy. Już bardzo długo mówię, więc na to jest teraz znakomity czas. Siostry z dna. Mam przyjaciółki na plantach,
stare żebraczki, wariatki. W ich oczach są pierścionki, z których wypłynęły drogie kamienie. Opowiadamy sobie swoje życia od dołu, od człowieczego dna, siostry z dna. Mówimy biegle językiem cierpienia. Dotykamy swoich rąk. To nam pomaga. Odchodząc, całuję je w policzek. Delikatny jak woda. Dwie baby. Siedzimy obie na progu. Gadamy o dzieciach i wnukach. Zanurzamy się z rozkoszą w naszą babskość. Jak dwie łyżki zanurzają się w miskę gorącej kaszy. Taka sama w środku. Idąc na ucztę miłosną do ciebie, zobaczyłam na rogu starą żebraczkę. Wzięłam ją za rękę. Pocałowałam w delikatny policzek. Rozmawiałyśmy. Ona była taka sama w środku jak ja. Z tego samego gatunku. Poczułam to od razu, jak pies poczuje węchem psa drugiego. Dałam jej pieniądze. Nie mogłam się z nią rozstać. Człowiekowi potrzebny przecież ktoś bliski. I potem już nie wiedziałam, po co ja idę do ciebie. Wiersz Taka sama w środku jest jednym z tych wielkich wierszy Świerczyńskich. Wiersz o spotkaniu kobiety, która idzie do swojego kochanka, poetki z żebraczką, prawdopodobnie bezdomną, która żebrze na plantach czy gdzieś w Krakowie. I w tej diametralnie różnej sytuacji one odnajdują wspólnotę, której elementem jest kobieca wrażliwość, kobieca natura i kobiecy los. Też już nie tylko kobieca, ale w ogóle ludzka potrzeba posiadania kogoś bliskiego. Bo nagle okazuje się, że ta idąca do kochanka poetka jest tak samo samotna jak ta żebraczka, którą nikt się nie opiekuje, nikt się nie zajmuje i nikt prawdopodobnie też przecież nie kocha. To zdanie człowiekowi potrzebny jest przecież ktoś bliski. Zyskuje ciężar oczywiście deklaracji autorki, takiej potrzebie. Potrzebie, którą może uświadomiła sobie dopiero w tym momencie spotkania kogoś bliskiego, że tego bliskiego człowieka nie miała. I potem już nie wiedziałam, po co ja idę do ciebie. Pisze Świerczyńska. Okazywało się, że nie idzie tam po tę bliskość, którą tak nieoczekiwanie odnalazła po drodze. Może w tym wierszu tkwi tajemnica deklaracji jestem baba. Deklaracji odnalezienia sióstr, odnalezienia wspólnoty, odnalezienia kogoś, kto jest bliski. W sytuacji utraty osoby bliskiej. Powiedziałem, że tom Jestem baba był tomem przełomowym artystycznie, ale też tomem, który przypadł na czas przełomu w życiu osobistym Anny Świerczyńskiej. Daje o tym pojęcie dopiero tak naprawdę jej dziennik opublikowany w 2019 roku w opracowaniu Violetty Boydy. Książka Jeszcze kocham, zapiski intymne. To opatrzone wstępem, zakończeniem, przypisami bardzo prywatne zapiski Świerczyńskiej z trzech ważnych dla niej lat. Między 69 a 71 rokiem. To był okres oswajania się z rozpadem małżeństwa Świerczyńskiej. W 1969 ona się rozwiodła ze swoim mężem Janem Adamskim. Oni mieli razem córkę, rozstali się rok wcześniej, po 15 latach małżeństwa. I to był towarzyski skandal środowiska krakowskiego, literackiego, dlatego że mąż Anny Świerczyńskiej związał się w czasie trwania swego małżeństwa z również wielką poetką, Haliną Poświatowską. I ten związek trwał później po rozwodzie z Świerczyńską. Ale nieoczekiwanie
dziennik jeszcze kocham, zapiski intymne, to nie jest zapis żałoby, zapis rozczarowania, bólu, cierpienia, tylko jest to zapis odkrycia swojej kobiecości, którą Świerczyńska odkrywa w wieku lat 60. Jest to zapis początku nowego życia. I jest to życie, które jest prowokacyjnie związane właśnie z tymi atrybutami kobiety młodej, atrybutami, które kultura przypisuje kobiecie młodej. Erotycznym pragnieniem, przygodami, potrzebami seksualnymi, pragnieniem bycia adorowaną, podziwianą, kochaną, pragnieniem też satysfakcji erotycznej. I to wszystko znajdujemy w wierszach z tomu Jestem baba. Zresztą w zabawny sposób to jest skomponowane, bo są to poetyczne wiersze i co jakiś czas pojawia się wiersz zapowiadający te wiersze erotyczne. Co jakiś czas pojawia się głos trochę inny, trochę o czymś innym. Świerczyńska nas oswaja z tym, że za chwilę zmieni temat i za chwilę wejdzie w sferę, do której chce nas przygotować, w sferę kobiecej intymności. I w wierszach wchodzi w tę sferę w sposób absolutnie fenomenalny, znakomity. Podkreśliłem w wierszach, dlatego że ja nie jestem zwolennikiem tego dziennika, jeszcze kocham. Uważam go za bardzo ważny tekst oświetlający wiersze Świerczyńskiej z tej epoki, natomiast nie potrafię do końca zrozumieć różnicy stylistyki między tymi wierszami, które są tak czyste, jeśli chodzi o emocje, są spojrzeniem na siebie samą z dystansu i tym strasznie pozbawionym dystansu dziennikiem. Bo to jest właściwie dziennik nastolatki. Nastolatki, która jest zauroczona, zakochana, która notuje wszystkie komplementy, jakie o sobie słyszy, robi listy mężczyzn, z którymi była, wkleja kwiatki, które były świadkami naszej miłości. To cytat z pamięci i tak dalej, i tak dalej. Nic z tych rzeczy nie ma w wierszach. Wiersze są zupełnie inne, tak jakby przeniosła te emocje na zupełnie inny język. Wiersze są rzeczywiście bardzo ważnym głosem poezji kobiecej, bardzo ważnym głosem poezji erotycznej. Posłuchajmy ich. Ma 60 lat. Przeżywa największą miłość swojego życia. Chodzi z miłym pod rękę. Wiatr rozwiewa ich siwe włosy. Jej miły mówi, masz włosy jak perły. Jej dzieci mówią, stara wariatka. Moje ciało musuje. Urodziłam się po raz drugi. Jestem lekka jak rzęsa wiatru. Pienię się. Jestem pijana. Idę tańcząc. Jeśli zechcę, uniosę się w powietrze. Skondensowana lekkość mojego ciała kondensuje się najdobitniej w lekkości stopy i pięciu jej palców. Stopa muska ziemię, która ugina się jak sprężone powietrze. Elastyczny duet ziemi i stopy. Taniec wyzwolenia. Urodziłam się po raz drugi. Szczęście świata znów przyszło do mnie. Moje ciało musuje. Myślę ciałem, które musuje. Jeśli zechcę, uniosę się w powietrze. Czysta. Ilu wesołych kochanków zdołała zamordować we mnie pamięć? Jak dobrze jest się plugawić. Teraz wiosną splugawię się w wiosennym lesie. Napoję kochanka śmiechem. Wspomnę ciebie czystego. Ja coraz bardziej czysta. Są to wiersze o odrodzeniu. Odrodzeniu kobiecości, miłości, ciała. Odnalezieniu tego wszystkiego. To odrodzenie, jak Państwo słyszą, nie jest proste. Człowiek nie jest białą kartą. Każda kolejna miłość, każda kolejna noc spędzona z kochankiem oczyszcza. Wymazuje to, co było wcześniej. Tak to Świerczyńska przeżywa. Każda kolejna noc zakorzenia w teraz, w tym uczuciu, w byciu z tym człowiekiem. To jest chyba tajemnica właśnie jej niezwykle zmysłowej poezji. Poezji, w której ona przeżywa wszystkie
wszystkie aspekty relacji erotycznej, relacji cielesnej, która bardzo, bardzo daleko przecież wykracza poza tylko sferę fizyczną. Świszczyńska jest tutaj rzeczywiście mistrzynią w łapaniu tych niuansów, tych wszystkich elementów tego świata, który się pomiędzy dwojgiem ludzi tworzy. Świszczyńska patrzy na mężczyzn z góry. Świat erotyczny kobiety uważa, że jest o wiele bogatszy niż świat erotyczny mężczyzny. Ona znacznie przerasta mężczyznę w zdolności odczuwania. Jest o tym wiersz. Posłuchajmy. Samica i samiec. Zapłodniłeś mnie i urodziłam perły. Autentyczne. Zobacz. Patrzysz zdumiony. Przeraża cię to bogactwo, którego nie rozumiesz. Kamyku, co poruszyłeś lawinę. Zobacz, jak świeci jej zdyszany przepych. Posłuchaj ciężkiego hymnu spadania. Kamyku, bez oczu i uszu. Ten samiec jest w stanie tylko uruchomić lawinę. Lawinę, która ich oddziela de facto, której on nie rozumie, która jest wroga czy straszna, która jest jej żywiołem i jej autoekspresją, bo ona w sobie kryje lawinę. Ten wątek odległości między kochankami, wątek instrumentalnego traktowania mężczyzny, poczucia, że on nie rozumie, nie przeżywa, nie czuje, pojawia się też w innych wierszach. Posłuchajmy i ich. Kochanków dzieli miłość. Jesteś zazdrosny o rozkosz, którą mi dajesz, bo zdradzam cię z tą rozkoszą. Dajesz mi ją jak nitkę źródła, a we mnie wybucha w rzekę. Ona mnie unosi, tam gdzie ciebie już nie ma, ku rajom, których nigdy nie doznasz i nie zrozumiesz. W innych językach śpiewamy nasze pieśni miłosne. Cudzoziemcy, wrogowie. Twoje ciało to tylko narzędzie rozkoszy mojego ciała, co jest o tyle bardziej szlachetne. Nie zatonę w tobie. Chcę, żebyś zatonął we mnie. Mój śmiejący się egoizm to broń i ozdoba nagości, to pas ratunkowy. Dwa bijące serca dzieli skóra. Kochanków dzieli miłość. Piękny śpiew nocy. Śpiew walki. Powiedziałem, że wiersze z tomu Jestem baba nie dają zapisu żałoby. Czujemy, że w tej wizji miłości jest bardzo dużo żałoby, bardzo dużo zranienia, że w tym odpychaniu wizji miłości jako walki, jako wzajemnego odpychania się jest lęk przed otwarciem, lęk osoby zranionej. I jest zgoda na to, co jest małe, ale pewne, ważne, na tą lawinę, uczuć lawinę emocji. Takich emocji, które daje ciało, a nie takich, które daje to, co się dzieje między ludźmi w sferze, którą nazywamy miłością. W tej późnej radości ze swojego ciała, późnej radości z erotyzmu, z miłości fizycznej, nie ma u Świszczyńskiej aspektu pragnienia posiadania, a wręcz jest to poczucie, że to się powinno skończyć, że to ma właśnie dzięki temu znaczenie, że się skończy. Czesław Miłosz nazwał ją telimeną wyzwoloną. To nie jest telimena, która chce męża, szuka męża. Tylko to jest telimena, która celebruje swoją kobiecość. Celebruje w gruncie rzeczy również swoją samotność. Posłuchajmy jeszcze wierszy. Otworzę okno. Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości. Słyszę zgrzyt kości. Widzę dwa nasze szkielety. Teraz czekam, aż odejdziesz, aż zgaśnie na schodach stuk butów. Już cisza. Dziś w nocy będę spać sama, na pościeli czystości,
Samotność to pierwszy zabieg higieniczny. Samotność rozszerzy ściany pokoju. Otworzę okno i wejdzie szerokie, mroźne powietrze, zdrowe jak tragedia. Wejdą myśli człowiecze i człowiecze sprawy. Cudze nieszczęście i cudza świętość. Będą rozmawiać cicho i surowo. Nie przychodź więcej. Zwierzęciem bywam bardzo rzadko. Gdy budzimy się rano. Jak dobrze, że to było. Jak dobrze, że tego już nie ma. Dzięki ci, miły, za te dwa szczęścia. Teraz mam ciało lekkie i duszę czystą. Chemicznie wyprana z żądzy. Pragnę gwałtownie jak astmatyk powietrza, ciężkiego trudu, ciężkiej człowieczej pracy. Pracować chce moja głowa i moje ręce. Jestem stworzona do pracy, nie do rozkoszy. Jestem silna. Mogę nosić ciężary, jakie noszą silni. I to jestem silna jest punktem dojścia. Tomu jestem baba. To nie jest tylko tom o losie kobiet, o konieczności zmiany kultury, o upominaniu się, o godność kobiety, o prawo do szacunku, prawo do miłości. Jest to tom o poszukiwaniu siły i o odnajdowaniu siły, o tym, że jest to możliwe. I jest to odnajdowanie jej w sobie. I jest to siła odnajdowana w życiu, w aktywności, w ruchu. Ostatni wiersz tomu, Jestem baba, wiersz zatytułowany Kobieta mówi o swoim życiu, kończy się takimi wersami. Idę, ciągle idę. Czasem przyłącza się do mnie mężczyzna. Idziemy razem. On mówi, że to do śmierci. Potem gubi się o zmroku, jak rzecz nieważna. Idę sama. Potem znów na zakręcie zjawia się nowy towarzysz. Idę, ciągle idę. Wiatr pędzi po drogach. Na moich drogach zawsze wieje wiatr. Niezwykłe, ironiczne, nawet nieco dowcipne skomentowanie tego faktu, że miłość się kończy. Prawda? Przyłącza się do mnie mężczyzna, który idziemy razem i on mówi, że to do śmierci. Ci mężczyźni, którzy są filozofami i mówią o tym, że życie to jest podążanie ku śmierci. Tak, ale oczywiście tutaj chodzi o to, że mężczyzna deklaruje, że to już tak do śmierci idzie. A potem gdzieś się o zmroku gubi, gdzieś przepada, gdzieś skręca. Gubi się jak rzecz nieważna. Okazuje się, że to było nieważne, że on był godny potraktowania jak rzecz nieważna. Potem na zakręcie zjawia się nowy towarzysz i tak dalej, i tak dalej. Taka jest tutaj ta wizja niewesoła. I w tym trzeba znaleźć siłę. No cóż, może być to siła zaprzeczenia również. Można spróbować Świerszczyńskiej zaprzeczyć w swoim życiu. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 24. pełni literatury. Żegnam się z Państwem na 2 tygodnie. Choć nie na 2 tygodnie, bo już za tydzień, 23 września, odbędzie się premiera specjalnego odcinka Pełni Literatury. Będzie on dostępny w aplikacji Patronite Audio i otwarty dla patronek i patronów Nocnego Podcastu Literackiego. Nasz podcast realizowany jest dzięki wsparciu w serwisie patronite.pl, właśnie ze strony słuchaczek i słuchaczy. Bardzo za to wsparcie dziękuję. Bardzo Państwa zachęcam do poszerzenia tego grona. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie 24. odcinka Pełni Literatury. Do usłyszenia.